Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym wykładzie z cyklu Bliżej Nauki z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiejsza tematyka wykładu to zoologia informatyka o sztucznym życiu w wirtualnych światach. Wykład ten wygłosi pan dr Jan Kazimierz Argasiński. Jest on adiunktem w Zakładzie Technologii Gier na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Medioznawca, filozof z inklinacjami neurobiologicznymi, cyberpunk. Zajmuje się przetwarzaniem afektywnym, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością oraz grami poważnymi. Zanim oddam głos wykładowcy, pragnę zachęcić Państwa do komentowania poruszonych tematów i zadawania pytań na czacie, na które po zakończonym wykładzie pan dr Argasiński odpowie Państwu. A teraz już zapraszam pana doktora Argasińskiego do wygłoszenia wykładu. Bardzo proszę, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, więc miło mi do Państwa mówić, chociaż okoliczności są dość ponure, jeśli chodzi o zewnętrzną rzeczywistość poza kampusem. Również jest mi nieco przykro, że nie mogę Państwa tutaj przyjąć na auli wydziału, gdzie byłoby miło do Państwa móc mówić osobiście. No ale mamy warunki, jakie mamy, więc postaram się Państwa zainteresować. Otóż tytuł mojej prezentacji, Zoologia Informatyka, może się Państwu wydać nieco dziwny na początku. Pozwoliłem sobie go skonstruować w taki, a nie inny sposób ze względu na analogię do pewnego specyficznego gatunku literackiego, który funkcjonował bardziej w czasach dawnych niż dzisiaj. To znaczy wybrałem specyficzną formułę wystąpienia, ponieważ nietypowo, jak na Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, będę chciał Państwu zaprezentować bestiariusz, albo jak kto woli, bestiarium. To jest taka forma, to jest taki gatunek literacki, który w swoich czasach, w czasach dawnych i zamierzchłych, były na swój sposób utworami naukowymi. Służyły one do tego, żeby opisywać stwory, różnego rodzaju stwory i stworzenia. Stworzenia zarówno całkowicie fantastyczne, których istnienie było jedynie częścią ówczesnego światopoglądu, jak i stworzenia zupełnie realne. Ale do każdego z tych stworzeń, które mogliśmy znaleźć w dawnych bestiariuszach, bardzo często dołączana była opowiastka. Była opowiastka, która miała w jakiś sposób tłumaczyć świat, właśnie konserwować światopogląd, albo też, co bardzo częste, umoralniać odbiorców w jakiś sposób. W związku z tym taki cel jest mój. Ponieważ odkryłem jakiś czas temu, ku mojemu zachwytowi, że wirtualne przestrzenie, że świat informatyki zamieszkują przeróżne, bardzo niezwykłej urody stworzenia. I chciałbym Państwu o tych stworzeniach opowiedzieć, a przy okazji będzie to dla mnie pretekstem może nie tyle dla umoralniania Państwa, co dla uinformatycznienia Państwa, czyli opowiedzenia kilku słów o specyfice właśnie medium komputerowego. No dobrze, więc możecie Państwo na ekranie w tej chwili zobaczyć właśnie kartę takiego bestiariusza. Jest to słynny fizjolog, czyli fizjologos. To jest jakby jedna z inkarnacji tego bestiariusza. I ja sobie z co ciekawszych średniowiecznych bestiariuszy powyławiałem stworzenia, które też będą mi służyły za ilustrację mojego wykładu. Więc proszę Państwa, zaczynamy. Pierwszym stworzeniem w naszym bestiariuszu, stworzeniem to za dużo powiedziane. Proszę Państwa, chcę Państwu opowiadać trochę o, ponieważ powiedziałem o istotach żywych, o stworzeniach, to chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnych specyficznych bytach, zjawiskach, które znajdziemy w przestrzeni informatycznej, a które w jakiś sposób przywodzą na myśl właśnie coś, co nazywamy życiem, czy stwarzają wrażenie nieco jak gdyby mogły być żywe.
W związku z tym pierwszą kartę w naszym bestiariuszu będzie zajmowała gra w życie. To nie jest stworzenie per se, ale jest to jeden z najważniejszych, pierwszych, najlepiej znanych przykładów czegoś, co nazywamy automatami komórkowymi. Wymyślony w 1970 roku przez brytyjskiego matematyka Johna Conwaya. Proszę Państwa, sytuacja jest bardzo prosta. Proszę sobie wyobrazić, że macie do dyspozycji siatkę, grid, szachownicę i na tej siatce umieszczacie Państwo znaczniki. Czarny znacznik oznacza, że tam coś jest, pusta komórka oznacza, że w tym miejscu niczego nie ma, albo jak to woli, że ta komórka jest martwa. I teraz Conway proponuje nam rzecz następującą. Weźmy kilka prostych zasad, żeby sprawdzić, co stanie się z naszą komórką, która jest żywa bądź martwa, tak jakby w kolejnej iteracji, w kolejnym kroku naszej gry. I oto, proszę Państwa, reguły są następujące. Martwa komórka, która ma dokładnie trzech żywych sąsiadów, staje się żywa w następnej jednostce czasu, rodzi się. Żywa komórka, która ma dwóch lub trzech żywych sąsiadów, pozostaje żywa. Przy innej liczbie sąsiadów komórka umiera z samotności lub z otłoczenia. Czyli proszę Państwa, mam bardzo proste reguły, siatkę, tą grid, kratkę i tam sobie umieszczamy jakieś startowe organizmy. I pierwsze spostrzeżenie, które możemy uczynić, jest następujące. Niektóre z tych struktur, które się tam pojawią, jeżeli je ułożymy obok siebie, będą stabilne. To znaczy z kroku na krok ich stan nie ulegnie zmianie. Zgodnie z regułami tutaj zadanego systemu, prawda? Czyli proszę zobaczyć, mamy tutaj tą pierwszą strukturę, która nosi nazwę klocka, następnie mamy łódź, bochenek, kryształ albo ul, mamy koniczynkę albo łódź i staw. I to są struktury, które nie zmieniają, kiedy już osiągną taki stan, albo jeżeli wyznaczymy im taki stan na samym początku, one już się nie zmienią. Ale jeśli stanie się inaczej, jeżeli trafimy na przykład na taki układ, to zgodnie z regułami naszej rozgrywki on zacznie zmieniać swój stan z kroku na krok, tak jakby w kolejnych iteracjach działania tego systemu. I proszę zobaczyć, oto pierwszy z naszych poruszających się właśnie bytów na naszej szachownicy nazywa się blinker, czyli migacz. Drugi nazywa się, proszę Państwa, żabka, czyli też charakterystycznie tak jakby przechodzi z kroku na krok, przechodzi ten układ pewną ewolucję w ten sposób, że faktycznie wydaje się, że zachowuje się żabio, tak? Co ciekawe, trzeci, już mamy zupełnie zwierzęce porównanie, trzeci układ nosi nazwę krokodyla i proszę zobaczyć, on już ewoluuje w kilku więcej krokach. To już nie jest taka ewolucja właśnie tam i z powrotem, tylko on, ta pętla jest dłuższa, chociaż on też jest układem zapętlonym. Trochę wygląda jak ten krokodylek. W związku z tym faktycznie trafia do naszego bestiariusza. Co ciekawe, proszę Państwa, w Conwayowskiej grze w życie mamy też do czynienia ze strukturami, które się przemieszczają. I oto przed nami struktura o nazwie glider, tak, czyli szybowiec. Ona się faktycznie przemierza. Tutaj akurat dla wygody prezentacji jest to przedstawione w ten sposób, że siatka się porusza pod gliderem, ale tak naprawdę on się przemieszcza po naszej siatce. Bardzo ładnie to wygląda. Następna struktura to jest Dakota, która wygląda trochę jak lecący ptak. Ona się przemieszcza, trochę tak przypomina jakiegoś takiego ptaka, który porusza skrzydłami. Ona się przemieszcza w jednym kierunku. I oto, proszę Państwa, bardzo prosta sytuacja.
Bardzo, bardzo prosty model, siatka, kilka reguł i zaczynają się dziać rzeczy. Więc rzeczywiście to jest, gra w życie ma bardzo interesujące właściwości matematyczne i komputacyjne, ale one nas tutaj będą interesowały powierzchownie, ponieważ no, my zbieramy okazy do naszego bestiariusza. Ale żeby tak Państwa nie zostawiać tylko z tymi takimi drobnymi figurami, to proszę zobaczyć. Oto przelatuje nam przez ekran zbiór statków, czyli tych struktur, które się poruszają. I my tutaj już zaczynamy, proszę Państwa, właśnie coś takiego się dzieje z naszą percepcją, z naszym rozumieniem tego układu, który obserwujemy, że on nam faktycznie wygląda dość organicznie. On wygląda żywo. To jest oczywiście nasze wrażenie, ale no, coś jest na rzeczy, proszę Państwa. Jeszcze bardziej to wrażenie się spotęguje, kiedy pokażę Państwu, że w naszej grze w życie mamy bardziej wyrafinowane struktury. Oto na przykład struktura u góry, która nosi nazwę glider guna. Co robi glider gun? Otóż, proszę Państwa, jest to struktura, która generuje glidery. To mamy układ, który sobie ewoluuje tak jakby w jedną stronę, w drugą stronę, kiedy jakby te dwa obiekty się zderzają, to emitowany jest glider. Coś powstaje, powstaje jakaś jednostka, coś tam ożywa, chciałoby się powiedzieć na tym gridzie. No ale nie wiem, czy to już nie jest za bardzo, za daleko posunięta metafora, ale proszę zobaczyć jeszcze jedną strukturę. To już jest potężna struktura o nazwie breeder. To jest struktura, która rodzi glider gun. Czyli naprawdę, naprawdę przestrzeń konwejowskiej gry w życie tak jakby zaludniają niezwykłe, niezwykłe stworzenia. I to jest, gra w życie jest taką ulubioną, chciałoby się powiedzieć troszeczkę może zabawką informatyków czy matematyków informatycznie zorientowanych. Szczególnie informatyków w tym zakresie, że jak sobie tutaj cofnę na chwileczkę, to ten glider, którego Państwo widzicie na dole, on w pewnym momencie historii stał się emblematem ruchu hakerskiego. Hakerzy zaadoptowali glidera jako swój symbol. Właśnie ze względu na to, że on reprezentuje w prostocie złożoność i no, koncept, powiedzmy sobie, zaszyty w takim no, bardzo prostym, chciałoby się powiedzieć, algorytmie. Więc to jest ważny element. Jeżeli zobaczycie Państwo kogoś takim emblemacikiem, to może to oznaczać, że ta osoba się identyfikuje albo wspiera przynajmniej ruch hakerski. Dobrze, idźmy dalej, proszę Państwa. Chciałem tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos Conwaya. Otóż smutna sprawa. John Conway zmarł 11 kwietnia 2020 roku w Princeton. No i zmarł z powodu COVID-19. Więc to jest taka jedna z tych dużych strat znaczących właśnie dla świata odnotowanych i proszę Państwa, za to jego epitafium jest tutaj bardzo ładne, proszę zobaczyć. Oto ludzik, który na zasadach gry w życie zmienia się w glidera i odlatuje, zostawiając pustego grida. Więc znowu bardzo ładny hołd oddany właśnie Conwayowi. Dobrze, idziemy dalej, proszę Państwa. Kolejne zwierzątko w naszym bestiariuszu, tym razem już nazywające się jak zwierzątko, czy jak, zwierzątko, bo to mrówka. Więc mrówka Langtona, proszę Państwa, to znowu mamy do czynienia z takim automatem, który działa na kilku prostych regułach i wykazuje w związku z tym niezwykłe właściwości, dlatego zwraca naszą uwagę. Więc proszę zobaczyć, na czym polega rzecz z mrówką Langtona. Otóż mamy właśnie tą mrówkę, możecie Państwo tutaj oglądać na animacji, i ona porusza się w sposób taki, że jeśli znajdzie się na polu białym, to obraca się w lewo o kąt prosty, zmienia kolor pora na czarny i przechodzi na następną komórkę. W sytuacji, gdy znajdzie się na polu czarnym, to obraca się w prawo o kąt prosty, zmienia kolor pola na biały i przechodzi na następną komórkę. Czyli bardzo, bardzo prosty automacik, ale widzicie Państwo, że ten ruch
naprawdę jest na swój sposób mrówczy. Znowu mamy do czynienia w naszym bestiariuszu ze stworzeniem, bytem, który zachowuje się w sposób taki, no, chciałoby się powiedzieć, bardzo organiczny. Jest to jakiś rodzaj naśladownictwa tego, co obserwujemy w przyrodzie. W związku z tym nasza mrówka zasili nasz bestiariusz. Tutaj możecie Państwo zobaczyć na dużym przyspieszeniu, jak mrówka się przemieszcza. To jest taka cecha charakterystyczna, że jeżeli właśnie zostawić mrówkę na pustej planszy, tak, z samymi białymi polami, to ona mniej więcej po około 10 tysiącach kroków wpadnie w taką pętlę, tworząc regularny wzór i tak jakby wybiegając za tutaj za naszego grida, albo po prostu zatrzymując się gdzieś na końcu. No oczywiście ciekawe rzeczy też się zaczynają dziać, kiedy na przykład kilka takich mrówek wpuścimy do naszego świata, chciałoby się powiedzieć, i kiedy one zaczną wchodzić między sobą w interakcję, prawda? Więc nasza mrówka trafia do bestiariusza jako przykład razem z tymi stworzeniami z gry w życie procesu o charakterze emergentnym. I tutaj pojawia się oczywiście słowo, które pewnie należałoby wyjaśnić, aczkolwiek nie jest to rzecz prosta w przypadku tego pojęcia, ponieważ emergencja jest takim pojęciem, które się pojawia rzeczywiście w różnych kontekstach. No, pochodzi od łacińskiego emergo, czyli wynurzać się. I dotyczy ona powstawania form jakościowo nowych jakby form i zachowań z oddziaływania pomiędzy prostymi elementami. Czyli przykładem takiego zjawiska, który często się powtarza w literaturze i który ma to jakby bardzo silne konsekwencje, których nie będziemy tutaj eksplorować, jest na przykład traktowanie umysłu czy myślenia, myśli jako właśnie czegoś, co jest emergentne na działaniu naszego mózgu, prawda, naszych neuronów. Więc tak jakby możemy powiedzieć, że każdy poszczególny neuron nie myśli, ale mózg myśli. W związku z tym coś tutaj powstało takiego, co jest nieredukowalne do po prostu sumy elementów. Oczywiście pojęcie nieredukowalności jest kłopotliwe, w związku z tym definicja emergencji też jest kłopotliwa, ale zostawmy to sobie, ponieważ to nam się przyda za chwilę przy dalszych naszych stworzeniach w naszym bestiariuszu. Dobrze, proszę Państwa, więc jeszcze przy okazji to jakby przykład zjawiska emergentnego, czyli to jakby zachowanie właśnie grupy ptaków w powietrzu, które to jakby zachowują się w pewien właśnie interesujący sposób, kiedy są grupą, a jakby złożoną właśnie z pojedynczych drobnych elementów. Więc tutaj to jest taki też częsta ilustracja, dlatego wrzuciłem. Dobrze, proszę Państwa, tak jakby właśnie przemieszczając się dalej, tutaj na zdjęciu widzimy Christophera Langtona i pojęcie emergencji i postać Langtona będzie dla nas jeszcze istotne z jednego powodu, ponieważ uważa się go za człowieka, który stworzył pojęcie artificial life, sztuczne życie. Był on tutaj takim współorganizatorem czy organizatorem zdarzenia, które się nazywało Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems, czyli znany jako Artificial Life 1 w Los Alamos National Laboratory w 1987 roku. No i właśnie wtedy przyjmuje się, że pojawiło się pojęcie Artificial Life, czyli sztucznego życia, które tutaj będzie takim naszym motywem przewodnim, to znaczy z niego będziemy zbierali elementy do naszego bestiariusza. I teraz czym jest Artificial Life? Proszę Państwa, no, te automaty, które Państwu pokazywałem, one wyglądają jak żywe, to znaczy zachowują się trochę jakby były żywe. My wiemy, że one nie są żywe, przynajmniej nie w takim bardzo intuicyjnym
sensie, no ale coś jest na rzeczy. I coś jest na rzeczy na tyle, że no warto to przecięcie informatyki z biologią eksplorować. I tutaj pojawia się właśnie ten obszar nauki, który nazywamy Artificial Life, Alive, albo po prostu AL, czy po polsku AL, jak kto woli. To jest ogromne pole badawcze, naprawdę niesłychanie się rozwijające. Natomiast da się podzielić je na takie trzy główne obszary i tutaj mielibyśmy takie, idąc za pojęciami wetware'u, software'u i hardware'u, możemy powiedzieć, że mamy wet AL, czyli to, co jest mokre, tak? Czyli chodzi tutaj o wszystkie sztuczne życie w kontekście biologiczno-chemicznym. Znaczy tutaj wszelkiego rodzaju eksperymenty właśnie z próbą chociażby powołania do życia jakichś organizmów żywych czy tego rodzaju kwestie. Software, hardware to jest łatwiejsze dla nas informatyków rozróżnienie, ponieważ no, faktycznie software dotyczy oprogramowania, a hardware dotyczy sprzętu. Nas będą interesowały więc dzisiaj przede wszystkim te dwie ostatnie kategorie, też ze względu na to, że no, tam, gdzie jest hardware, to też w jakimś stopniu najczęściej ten software się pojawia, więc gdzieś tam na końcu oprogramowanie jest tym kluczem do zrozumienia wszystkiego. Więc teraz zrobimy sobie taką wycieczkę przez Artificial Life i spróbujemy stamtąd zebrać znowu okazy do naszego bestiariusza. Zaczniemy od rzeczy takich bardziej intuicyjnych. Otóż, proszę Państwa, przed Państwem silnik do tworzenia gier, przede wszystkim gier, oczywiście można w nim tworzyć też symulacje, który się nazywa Unreal i w nim możemy no, oprogramowywać między innymi zachowania obiektów. I w szczególności te obiekty mogą próbować na różne sposoby reprezentować no właśnie te wirtualne organizmy żywe, szczególnie w grach na przykład. Tak? Potrzebujemy czasem mieć w grze zwierzę, które się będzie zachowywało jak zwierzę. W związku z tym jesteśmy w stanie to zrobić, na przykład posługując się takimi grafowymi blueprintami, zdefiniować różne warunki, formy, w jakich to, sposoby, na jakie to zwierzę ma się zachowywać. I tutaj Państwo możecie zobaczyć właśnie, jak to wygląda w praktyce. Prawda? Czyli mamy stadko takich animowanych jelonków, tak? I one się zachowują właśnie w jakiś sposób. O, tu mi przeskoczyło, przepraszam. Już się urwało? Coś. O, jeszcze raz. Jelonki, które się zachowują. No więc one sobie potrafią odpoczywać, one się potrafią przechadzać, one potrafią zwracać uwagę na to, gdzie są względem innych okazów. W związku z tym formują stado, jeżeli jeden z nich się przemieści, to pozostałe będą miały tendencję do tego, żeby się przemieszczać za nim i tak dalej. Możemy też zaprogramować, żeby one się w odpowiednim momencie na przykład spłoszyły i rozpierzchły w różnych kierunkach, a następnie, żeby próbowały się na przykład odnaleźć i znowu uformować stado i tak dalej. Tutaj w przyspieszonym tempie możemy zobaczyć, jak sobie te jelonki działają. Prawda? Rzecz bardzo popularna w grach, szczególnie takich o otwartym świecie, gdzie tak jakby nadają one walor realizmu tym wirtualnym światom. To jest proste, znaczy proste dla nas do zrozumienia rzecz, właśnie takie bioidy w silniku growym. Więc to jest rzecz jedna. Kolejna sprawa, którą chciałem Państwu pokazać, to już jest właśnie troszeczkę bardziej skomplikowany poziom symulacji. Otóż możemy sobie wyobrazić sytuację, która jest nieco może przypominająca taką naszą grę w życie, ale zagramy w grę w życie
czy zaprogramujemy zachowania tych naszych bytów, tych naszych agentów w tym systemie i będziemy obserwować ich poczynania, czy ich rozwój, który będzie się odbywał w oparciu na przykład o zasady ewolucji, czyli no, tak jakby najważniejszej, czy jednej z najważniejszych teorii, jakie mamy w świecie biologii, która absolutnie jest tak jakby przenoszalna i implementowalna do świata informatycznego, chociażby w postaci właśnie specyficznych algorytmów. Tutaj macie Państwo taki schemat najprostszy, jak działa właśnie taka selekcja, jak taki algorytm może być skomplikowany i ten tutaj opisany układ, on wydaje się działać zarówno tak jakby w świecie biologicznym, jak i w świecie informatycznym. Możemy zaprogramować software w ten sposób, że on będzie właśnie działał poprzez mutacje, wariacje i reprodukcje. Będziemy tak jakby otrzymywali kolejne iteracje programu. I to, co chciałem Państwu pokazać, nazywa się Artificial Life Environment, w skrócie ALIEN. I to jest bardzo piękna rzecz, gdzie możecie Państwo zaobserwować, jak ten cały świat już tutaj, chcielibyśmy powiedzieć, no bo to rzeczywiście jest environment pełny, się zachowuje. I ciekawe jest to, że no, każde tutaj ciało, które jakbyśmy to chcieli nazwać, zawiera sieć takich cząsteczek, które mogą być łączone i których zachowanie może być opisywane na gruncie właśnie tego systemu. To znaczy możemy na tym zarówno przetwarzać tak jakby czyste informacje, traktując to po prostu jako program, który coś robi, co my chcemy, żeby robił, ale możemy też na przykład podpiąć pod te obiekty, na przykład wirtualne sensory, mięśnie, broń i tym podobne rzeczy i ten układ też będzie sobie ewoluował, więc mamy tutaj tak jakby ogromne pole do tego, żeby działać, a tu akurat przenieśliśmy się do świata nieorganicznego, który jest akurat wyposażony w pewną fizykę i tam się dzieją rzeczy, ale te rzeczy nie są organiczne. No, no, taki przeskok, żeby tak jakby porównać, jak to wygląda. No i z powrotem wracamy do świata organicznego, gdzie sobie te organizmy żyją i możemy na przykład obserwować, co się stanie, jeżeli my zaczniemy coś robić, chociażby ze środowiskiem, tak jakby z kontekstem, czy też no, z habitatem tych wirtualnych żyjątek, które tam sobie działają. Jest to oprogramowanie, ten Alien, to jest to oprogramowanie, które można sobie jakby ściągnąć, zainstalować i na którym można sobie pracować. To jest przykład, znowu, tak samo jak te nasze jelonki, to też jest przykład tego soft artificial life, czyli takiej symulacji właśnie przeprowadzonej za pomocą oprogramowania tylko. Dobrze, teraz proszę Państwa, coś bardziej z mojego uniwersum jeszcze, to znaczy gra. Te mechanizmy, o których opowiadałem, związane właśnie z taką ewolucją układów właśnie sztucznie żywych, chcielibyśmy powiedzieć, mogą też znaleźć zastosowanie w grach i najsłynniejszym takim chyba produkcją, która próbowała to zmonetyzować, ten sposób myślenia o programowaniu, to jest gra Spore, gdzie przechodzimy całą ewolucję gatunku, no, trudno powiedzieć w sumie czego, jakiegoś żyjątka, i zaczynamy od tego, że jesteśmy jakimś tam bardzo, bardzo prostym organizmem, który gdzieś tam, czy tam nawet jakimś zlepkiem elementarnych elementów, znaczy jakichś molekuł elementarnych, który ląduje na Ziemi czy jakiejś innej planecie, na meteorycie, tak zgodnie z tą jedną z tych teorii, skąd się wzięło życie na Ziemi na przykład. No i lądujemy sobie na takim meteorycie, no i zaczynamy jako taki prosty, mały organizm, no i musimy przetrwać. To znaczy musimy się najeść, musimy nie zostać zjedzeni,
No, tak jakby możemy się też rozmnożyć czasem, jak Państwo widzicie. No i możemy sobie też operować na tych organizmach. Oczywiście możemy robić takie rzeczy, takie typowo growe mechaniki, czyli tam możemy mu poprzesuwać różki, żeby miał się czym bronić, albo żeby miał czym atakować, czy możemy mu płetwy umieścić w innym miejscu, żeby się szybciej poruszał. Jak się naje, to też urośnie, może coś tam się zmutuje, coś tam się stanie. Ale w tej grze, proszę Państwa, na tym się nie kończy. My docieramy do etapu, kiedy nasze żyjątko wychodzi na ląd i zaczyna być zwierzęciem lądowym, gdzie również sobie ewoluuje i tam można, prawda, różne eksperymentować z różnymi sposobami polowania, z różnymi sposobami poruszania się. Przy okazji możemy sobie wybrać, czy nasze zwierzątko ma być roślinożerne, czy mięsożerne. I kolejne etapy są tutaj przedstawione już w takiej drodze dość skrótowej, ale dość powiedzieć, że gra kończy się, kiedy nasze zwierzątka wygenerowały już cywilizację i wysyłają rakiety w kosmos. Więc tak jakby mamy cały ten proces od zera do wysoko rozwiniętego organizmu zrobiony. Bardzo tak jakby sympatyczna gra, która właśnie wykorzystuje te takie mechanizmy około biologiczne, artificial life, tak pełną gębą, chociaż oczywiście rzeczy tu są uproszczone do celów rozrywkowych, bo to jednak jest gra, która służy do tego, żeby nam sprawiać radość. Dobrze. Udajemy się dalej na poszukiwania zwierzątek, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym zrobić taką krótką też dygresję botaniczną. Otóż za pomocą właśnie takich systemów gramatyk, języków możemy tworzyć nie tylko właśnie rzeczy, które się, czy obiekty, zjawiska, które się zachowują tak jakby organicznie w sensie zwierzęcym, które nam przywodzą na myśl zwierzęta, ale możemy też na przykład generować różnego rodzaju roślinność, która będzie bardzo też ładnie i wiarygodnie wyglądała. Jednym z takich mechanizmów wytwarzania są L-systemy, czy system Lindenmayera, o którym zdaje się już w cyklu Bliżej Nauki była mowa, więc nie będę się bardzo powtarzał, ale no, tak jakby miałem taką potrzebę wewnętrzną zrobić dygresję botaniczną, że też można właśnie stworzyć, znaczy jest system, który za pomocą pewnych pozwala nam sformalizować opis tego, jak mogą wyglądać, czy można generować za jego pomocą właśnie rośliny różnego rodzaju. Proszę zobaczyć. O, to są bardzo piękne wytwory. Ta ilustracja pochodzi, ta po lewej pochodzi z książki pod tytułem The Algorithmic Beauty of Plants, gdzie rzeczywiście to jakby też się to analizuje. Ale to jest temat na inny wykład. To jakby można by zrobić wykład, jak mieliśmy zoologię i informatykę, to możemy zrobić botanikę, algorytmikę na przykład i pociągnąć ten temat w tą stronę. Dość powiedzieć, że Lindenmayer był biologiem, który się zajmował drożdżami i pleśniami i chciał ten system właśnie do tego zastosować. Okazało się, że on przy pewnych modyfikacjach nadaje się wyśmienicie do tworzenia takiej oto pięknej flory. Dobrze, ale wracamy do naszej fauny, ponieważ no, nie możemy poprzestać tylko na tym, co do tej pory. To były rzeczy proste. A teraz próbujemy sięgnąć do rzeczy troszeczkę bardziej złożonych. Otóż, proszę Państwa, sięgniemy do właśnie tego uniwersum hard artificial life, czyli hard w sensie hardware'owe, czyli takie, które ma jakieś połączenie, właśnie, ma jakieś, no, oczywiście programy komputerowe też są wykonywane na jakimś hardware'ze zawsze, natomiast tutaj chodzi o to, że faktycznie to życie, sztuczne życie pozostaje w jakiejś relacji z pewnym ucieleśnieniem. I to jest słowo, do którego, to jest pojęcie, do którego chciałbym sięgnąć teraz. To znaczy mamy ucieleśnienie, czyli embodiment. Na czym rzecz polega? Właśnie. Mamy z ucieleśnionym AL będziemy mieli do czynienia wtedy, kiedy nasi agenci będą posiadać fizyczne ciało. Tak,
Więc w przypadku oczywiście takich na przykład agentów robotycznych, to będą różnego, z różnych materiałów zbudowane części, którymi właśnie robot porusza, czy którymi zawiaduje, i one są ułożone w różnego rodzaju morfologię. To jest ważne, ponieważ na przykład w latach 70. czy wcześniej tak jakby nie doceniano tego znaczenia relacji mózg-ciało. Te koncepcje związane z inteligencją oscylowały wokół właśnie takiego bardziej spekulatywnego porządku. Natomiast później pojawiają się koncepcje takie spod znaku embodied cognition, czy embodied cognitive science, czy embodied mind, które podkreślają rolę tego, że inteligentne zachowanie jest emergentnym właśnie z produktem interakcji, które się pojawiają między mózgiem agenta a ciałem agenta. I to jest bardzo ważne. W związku z tym próbujemy teraz do naszego bestiariusza znaleźć stworzenia, które będą miały ciało. Czym jest ciało dla naszego, w naszym uniwersum informatycznym? To oczywiście będziemy myśleli przede wszystkim o ciele robotycznym. Tutaj się pojawia jeszcze jedno pojęcie morphological computation. Z morphological computation mamy do czynienia wtedy, kiedy ciało realizuje funkcje realizowane przez mózg, czyli zdolność ciała do realizowania funkcji mózgu. O co chodzi? Proszę zobaczyć. Tutaj mamy robota bardzo pięknego. To są dzieła Theo Jansena, który właśnie buduje takie... To są rzeźby kinetyczne, się na to ładnie mówi, ale to możemy to sobie nazwać robotem. One też są bardzo organiczne w tej swojej konstrukcji. No ale proszę zwrócić uwagę, że ich zachowanie, czyli ten behavior, który polega na tym, że one się przemieszczają, czyli chodzą, bo one chodzą, prawda? Tak, mają nogi i się poruszają. Nie jest wynikiem tutaj właśnie żadnego procesu kognitywnego, nie jest wynikiem działania mózgu, układu nerwowego i tak dalej, tylko wyłania się z interakcji między ciałem tego robota a wiatrem, czy też pochyłością terenu. Prawda? Czyli to jest takie oddziaływanie czysto fizyczne. No więc mózg dla nas najczęściej jest właśnie, jakbyśmy sobie definiowali, to możemy powiedzieć, że w pewnym aspekcie mózg jest tym, co determinuje, czy współdeterminuje akcje wykonywane przez agenta w sposób zależny od kontekstu. Ale ciekawe jest to, że to samo możemy powiedzieć właśnie o ciele. Że to jakby tutaj jest pewna taka relacja, która jest nietrywialna zupełnie. Więc mamy morphological computation bez udziału mózgu układu nerwowego. Czy nawet jakiegoś układu sterującego, takiego właśnie zewnętrznego. Ale, więc zostawię sobie na razie, tak, nie dokończę tej myśli. Chciałem pokazać jeszcze taki przykład. Jeszcze wracamy troszeczkę do tego soft, do soft AL. I mamy takiego oto, proszę Państwa, robota. To jest ten nasz kolejny w bestiariuszu organizm. Jedynym zadaniem tego robota jest przemieszczać się. On, tak jakby, jego celem jest poruszanie się, po prostu przemieszczenie się jak najdalej. I zachowanie, tak jakby, ten robot się składa z wokseli, prawda? Te sześcianiki to są woksele. I zawartość każdego woksela jest determinowana przez taką ewoluowaną sieć rozwojową, która na wyjściu dostaje koordynaty danego woksela, tak, gdzie on się znajduje, a na wyjściu ma zawartość tego woksela.
I jak Państwo widzicie, one się różnią, te woksele się różnią kolorami. Znaczy one robią różne rzeczy. I teraz właśnie uruchamiamy taki system ewolucyjny i zobaczymy, co stanie się z tym naszym robotem, jak on wyewoluuje, mając na celu, pamiętajmy, poruszanie się. I zaraz nam to będzie do czegoś potrzebne. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy zachowania. Tutaj to są kolejne pokolenia, możecie Państwo zobaczyć. Tak jakby w poziomie są, w osi X są pokolenia, a w osi Y jest pokonany dystans. I widzimy tak jakby jak sobie ten system ewoluuje. Ważne jest to, właśnie o czym nie wspomniałem przed chwilą, że one, tak jakby te woksele mają kolory. I tutaj Państwo widzicie wyjaśnienie, że niebieskie to jest tkanka miękka, wspierająca, te ciemno-niebieskie to jest tkanka twarda, taka wspierająca, czerwone się kurczą, nie, przepraszam, czerwone się rozszerzają, a zielone się kurczą, kiedy dochodzi do takiego skurczu mięśniowego, prawda? No i jak Państwo widzicie, do osiągnięcia pewnego stabilnego wyniku te układziki sobie ewoluują, te nasze żyjątka się rozwijają. I tutaj macie Państwo kilka przykładów już takich stabilnych, wyewoluowanych zwierzątek, które sobie przechodzą. Ciekawe jest to, że morfologia, behawior, wyniki osiągane przez te wyewoluowane roboty bardzo się różnią w zależności od po prostu przeprowadzonej tak jakby kolejnej próby. Znaczy przy każdej replikacji tak jakby dostajemy troszkę innego robota. Proszę zobaczyć, jak one się pięknie poruszają. Każdy z nich w tym swoim poruszaniu się jest skuteczny. No dobrze, więc teraz właśnie po tym wstępie na temat embodimentu, ucieleśnienia i po pokazaniu tego robota, który sobie tutaj ewoluował, chciałem Państwu pokazać kolejny, tym razem już stwora do naszego bestiariusza, czyli golema. To się nazywa Project Golem i tutaj mamy z kolei do czynienia z systemem komputerowym, znaczy z programem, który ma pewien zbiór danych, na przykład ma podane tutaj informacje dotyczące tych cylindrów, które się tutaj pojawiają, na przykład gdzie on się zaczyna, gdzie się kończy, długość, sztywność. Mamy tam w środku też sieć neuronową, która na przykład ma takie informacje na temat biasu, na temat wag połączeń do innych neuronów i tak dalej, i tak dalej. I zadanie tego układu jest bardzo podobne do tego, co widzieliśmy przed chwilą. To znaczy on się ma efektywnie poruszać i już chciałem Państwu pokazać, proszę zobaczyć. Mamy właśnie ten soft, czy software'owe rozwiązanie, w którym rzeczywiście ten system tak jakby no, poznaje własne właściwości, w którym tak jakby dobiera różne możliwości do tego celu, żeby się efektywnie poruszać. I proszę zobaczyć, on tutaj wykonuje różne próby, mając dane pewne obiekty, ale ciekawe jest to, że w projekcie Golem twórcy zaplanowali też właśnie hardware'ową implementację tych rozwiązań. To znaczy to, co tam się wytworzyło, właśnie to wynikowe stworzenie, to wynikowe tak Golem, chcielibyśmy powiedzieć, był drukowany na drukarce 3D, wyposażany w odpowiednie siłowniki zgodnie z tym, co było zaplanowane w software'ze
i możemy podziwiać, proszę Państwa, o to różnego rodzaju takie samowykreowane roboty, które przemieszczają się na bardzo różne sposoby. Muszę zobaczyć, zaraz powinniśmy zobaczyć główny. Tutaj widzimy, że on. Muszę zobaczyć, jakie tutaj są zmyślne metody poruszania się opracowywane. O, i to już jest bardzo skuteczne rozwiązanie. Proszę zobaczyć, trójkąt dla stabilności i noga, za pomocą której zwierzątko, nie wiem, golem to nie zwierzątko, to stwór, porusza się. Przed siebie. O, to też skuteczne rozwiązanie. Muszę zobaczyć. Stabilne i. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze właśnie na koniec. O, to jest już ten finałowy. Proszę zobaczyć, to jest wydrukowany na drukarce 3D. I wyposażony zgodnie tak jakby z tym projektem, który się wytworzył w software'ze. Powiedzielibyśmy niejako samoczynnie, mamy te nasze zwierzątka do bestiariusza. Więc mamy tak jakby kolejnego stwora, którego możemy włączyć do naszego bestiariusza. No dobrze, zmierzamy dalej i teraz będzie dziwniej. To znaczy, proszę Państwa, proszę sobie przypomnieć przed chwilą tą właśnie kolorową gąbkę z wokseli, która sobie tam biegała i poruszała się po płaszczyźnie. No to tutaj mamy sytuację, kiedy badacze postanowili taką wyewoluowaną do poruszania się istotę tak jakby faktycznie zbudować, ale zbudować ją nie z siłowników i drukarki 3D, tylko z żywych komórek. I wykorzystano do tego, proszę Państwa, właśnie komórki, między innymi komórki macierzyste z pewnego gatunku żaby. Tutaj na dole jest adres bibliograficzny, możecie Państwo zobaczyć dokładnie, jak to było zrobione, jeżeli ktoś lubi takie obrazki, jak się tam wypreparowuje różne rzeczy. I właśnie stworzono jakby organizmy żywe, które morfologią miały przypominać te byty wyewoluowane w systemie komputerowym. I w ten oto sposób powstały ksenoboty, proszę Państwa, których zadaniem jest nie tyle poruszanie się po płaskiej powierzchni, co pływanie. I tutaj mamy, dokładnie, widzicie Państwo, mamy te bloczki budulcowe, prawda, czyli takie, które się tam skurczają i takie, które się nie skurczają. No i mamy tutaj różnego rodzaju konfiguracje, prawda, i algorytm ewolucyjny sobie tutaj, tak jak na tym poprzednim naszym stworku, ewoluował i aż wypracował pewnego rodzaju rozwiązanie. I z tego rozwiązania in silico, tak w krzemie komputerowego, zbudowano rozwiązanie in vivo, czyli żywe, tak, poprzez połączenie żywych komórek. I to jest piękne, fascynujące, ale też trochę przerażające, że oto przed nami właśnie taki wymyślony przez komputer organiczny robot. I to jest chyba taki najciekawszy przykład artificial life'u, który można na szybko pokazać. O, i tutaj widać, jak to jest
jak tutaj są różne konfiguracje tych komórek wygenerowane. Czyli to jest właśnie ten dokładnie wet AL. I tutaj możecie Państwo zobaczyć, jak one się zachowywały w systemie komputerowym, a jak się zachowują w rzeczywistości, prawda? I to się pokrywa, prawda? To znaczy, to już nie jest tylko tak, że software coś robi, co wygląda trochę jak żywe, tylko faktycznie mamy sztuczne życie. Oczywiście te komórki nie są powołane do życia w laboratorium, tylko one musiały być pobrane i tak dalej, i musiały być tam namnożone odpowiednio, bo no, takich rzeczy jeszcze bardzo nie umiemy robić, więc... No, plus jest taki, że na przykład te roboty się same naprawiają, no bo są żywe, tak, więc ze wszystkimi tego konsekwencjami. To jest jeszcze wstaweczka na temat tego, jak proces wyglądał jakby wykonywania tego, to już są właśnie te mokre detale, w które nie będziemy się tutaj zagłębiać. I proszę Państwa, zbliżamy się już powoli ku końcowi. Ostatnie chyba stworzenie w naszym bestiariuszu, ale za to nazwę ma przepiękną. Oto przed Państwem właśnie soft embodied artificial life, czyli software'owe, ale ucieleśnione w tymże software'ze połączenie ciała i mózgu w tym sensie, że układ, który był koewoluowany właśnie cieleśnie i neuronalnie, to znaczy w tym sensie, że była pewna zadana budowa tego naszego robota, który wygląda tak jak dokładnie jak Państwo tutaj widzicie na rysunku. Składał się z 11 segmentów i miał tylko niewielką możliwość tak jakby mutacji w ramach tego ciała. Można tam było oprogramowanie mogło zmieniać tam na przykład długość kończyn o 20%. Takie niewielkie zmiany mogło wprowadzać, ale nie mogło to jakby fundamentalnie przebudowywać całej struktury tego stworzonka. Natomiast tutaj rzeczywiście to jakby ewolucja tego układu odpowiedzialnego za sterowanie naszą bestią i tego układu fizycznego była realizowana równolegle, jakby w tym samym momencie. Znaczy nie jedno się przystosowywało do drugiego, tylko właśnie była to koewolucja i stwór, który się z tego wyklarował, nazywa się half cheetah, czyli pół gepard, więc bardzo piękna nazwa w sam raz do bestiariusza. Możecie Państwo zobaczyć sposób poruszania się wyewoluowanego półgeparda. Jakbyście się Państwo kiedyś zastanawialiście, jak mógłby się poruszać gepard, gdyby go była tylko połowa, no to być może mógłby się poruszać tak właśnie. No dobrze, proszę Państwa, więc to, co Państwu dzisiaj pokazałem, to jest naprawdę tylko czubek góry lodowej i to widziany jeszcze z daleka. Tutaj można by opowiadać i tak jakby rozwijać tą opowieść na przykład o sensory, czyli o zmysły, narządy zmysłów przeróżnych. Dać naszym wirtualnym zwierzętom wzrok, słuch, węch, czynności kognitywne, pamięć, wnioskowanie albo emocje nawet. To wszystko jest do symulowania w oprogramowaniu. Dodatkowo można w ogóle o sztucznym życiu, bo tutaj no, trzeba było zawęzić, prawda? Ale o sztucznym życiu w ogóle można by opowiadać w kontekście na przykład molekularnym, albo wręcz przeciwnie, można by opowiadać w kontekście takim właśnie stadno-behawioralnym, żeby nie powiedzieć społecznym. W związku z tym no, tutaj nasze safari nie jest skończone. Temat jest ogromny i arcyinteresujący. Bardzo dużo rzeczy dzieje się aktualnie. No ale my na nasze potrzeby zebraliśmy garść okazów do naszego bestiariusza, no i pora kończyć. Na sam koniec chciałbym Państwu jeszcze tutaj polecić kilka linków. One się znajdą pod filmem na YouTubie i to są linki, pod którymi możecie Państwo na przykład znaleźć online'ową grę w życie, w której możecie sobie popuszczać te różne obiekty, na przykład zasiać losowo
te czarne komórki, zobaczyć, co się z tego wyjdzie, albo wygenerować te struktury takie jak glider i zobaczyć, jak one tam wchodzą ze sobą w interakcję. A dla dociekliwych naprawdę chciałbym zaproponować sięgnięcie do tej strony Nature of Code, ponieważ to jest podręcznik programowania w bardzo, bardzo przyjaznym i satysfakcjonującym języku, jakim jest Processing. I w tym języku właśnie autor opisuje, jak tworzyć bioidy, jak wykorzystywać to programowanie ewolucyjne i nawet jak budować sieci neuronowe, o których tutaj dzisiaj zupełnie nic nie mówiłem. Jest też kanał na YouTubie Nature of Code, który bardzo serdecznie Państwu polecam. Każdy może się nauczyć programować takie rzeczy, jak te, które przed chwilą pokazywałem. Bardzo dziękuję za uwagę i to wszystko z mojej strony. Na ekranie jest też widoczny mój mail, gdyby ktoś chciał się ze mną skontaktować, to bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję.